Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku opowieści kryminalnych. Dzisiaj opowiem Wam o wydarzeniach, które miały miejsce stosunkowo niedawno, bo w roku 2022 w niemieckim mieście Bremerhaven. Zapraszam do wysłuchania historii Ekateriny Baumann. Ekaterina Bolgowa urodziła się w roku 1989 w Sankt Petersburgu, który jeszcze wtedy nazywał się Leningrad. Wyrosła ona na inteligentną i bardzo ładną dziewczynę. W roku 2009, kiedy to w jej życiu nastąpiła wielka zmiana, była ona studentką i studiowała biznes i administrację. Latem 20-latka pojechała wraz ze swoją rodziną na wakacje do Turcji. I to właśnie tam poznała Waltera Baumana, 13 lat starszego od siebie mężczyznę, mieszkającego w Niemczech. Pomimo dzielącej ich różnicy wieku, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ekaterina spędzała z Walterem każdą wolną chwilę. Łatwo im się rozmawiało, tym bardziej, że mężczyzna pochodził z Kazachstanu i dobrze mówił po rosyjsku. Z każdym dniem para zakochiwała się w sobie coraz bardziej. I pod koniec pobytu w Turcji Walter oświadczył się 20-latce. Niestety wakacje szybko się skończyły i każde z nich pojechało w swoją stronę. Ekaterina wróciła do Sankt Petersburga, a Walter wrócił do Bremerhaven, miasta, w którym mieszkał od roku 1994, kiedy to przyjechał tam wraz ze swoją matką. Dzieliło ich wiele kilometrów, jednak to nie mogło przeszkodzić ich miłości. Przez cały czas pisali do siebie i dzwonili. Kilka razy zdarzyło się również, że Walter odwiedził swoją ukochaną w Rosji. Aż w końcu, po kilku miesiącach, mężczyzna zaproponował Ekaterinie przyjazd do Niemiec. Chciał, aby wyjechała ze swojego kraju i osiedliła się razem z nim w Bremerhaven. Walter zdawał sobie sprawę z tego, że kraj, w którym mieszkał, dawał jej dużo większe perspektywy. Mogła tam dokończyć swoje studia i prowadzić dużo spokojniejsze i łatwiejsze życie niż w Sankt Petersburgu. Mężczyźnie bardzo zależało na tym, aby mieć piękną Rosjankę przy sobie. Od wielu lat szukał partnerki, z którą mógłby spędzić resztę życia i dotychczas mu się to nie udało. Uważał, że Ekaterina była idealną kandydatką na jego żonę, dlatego też próbował ją namówić do przyjazdu do Niemiec. A dziewczyna nie zastanawiała się zbyt długo nad tą propozycją. Była młoda, ciekawa świata, chciała się przekonać, jak się żyje w innym kraju. A najważniejsze było to, że właśnie tam mieszkał człowiek, którego pokochała. Po przyjeździe do Niemiec w roku 2010, dzięki pomocy Waltera, Ekaterina mogła kontynuować swoje studia. W Sankt Petersburgu studiowała przez 2 lata i po tym, jak Walter pomógł jej załatwić przeniesienie, w Niemczech mogła od razu zacząć studia na 3. Dziewczyna była bardzo zadowolona z faktu, że wkład, jaki włożyła we wcześniejszą edukację, nie poszedł na marne. Większość czasu spędzała ona na uniwersytecie, ale kiedy miała chwilę, którą mogła poświęcić sobie, robiła to, co lubiła najbardziej – biegała czy uprawiała jogę. Ekaterina uważała, że podjęła słuszną decyzję, wyjeżdżając z Rosji, tym bardziej, że z Walterem układało im się wyjątkowo dobrze. Cały czas traktował ją jak księżniczkę, robił dla niej wszystko, co chciała, często obsypywał prezentami i zabierał na zagraniczne wycieczki. Wydawało jej się, że lepiej nie mogła trafić. I rok po tym, jak się poznali, Ekaterina i Walter wzięli ślub. Walterowi zależało na tym, aby był to dzień, który zapamiętają na zawsze. Na organizację przyjęcia weselnego wydał mnóstwo pieniędzy, pomimo tego, że zaproszone było niewiele osób. Postarał się, aby wszystko było idealne, łącznie z karetą zaprzęgniętą w białe konie. Wesele było cudowne i para oraz ich goście z pewnością zapamiętali to wydarzenie na długi czas, ale zaraz po nim rozpoczęło się codzienne życie, które już takie bajkowe nie było. Para oczywiście zamieszkała razem, a ponieważ Walter mieszkał ze swoją mamą Ludmiłą, zamieszkali razem w trójkę. Tylko, że Ludmiła nie miała najłatwiejszego charakteru i nie była osobą, z którą łatwo się żyje. Z synem łączyła ich bardzo silna więź, był on jej jedynym dzieckiem i jak można się spodziewać, jej oczkiem w głowie. Ale Ludmiła była też zaborczą matką, lubiła podejmować decyzje za swojego syna i kontrolować jego zachowanie na każdym kroku.
Kiedy tylko przebywał poza domem, wydzwaniała do niego kilka razy w ciągu godziny, aby sprawdzić, z kim jest i gdzie przebywa. Wszystko musiała mieć pod kontrolą. A kiedy mężczyzna się już ożenił, a jego nowa żona wprowadziła się pod jej dach, Ludmiła zaczęła kierować również jej życiem. W jej oczach Ekaterina nie była wystarczająco dobrą żoną dla jej syna. Uważała, że nie potrafi zająć się domem i bezustannie ją krytykowała. Młodej dziewczynie zależało na tym, aby jej stosunki z teściową były jak najlepsze. Wiedziała, że nie może powiedzieć na nią nic złego w obecności Waltera. Był on zapatrzony w swoją matkę i na pewno nie pozwoliłby powiedzieć o niej złego słowa. Dlatego też starała się robić wszystko, aby sprawić przyjemność swojej teściowej. Dbała o dom czy gotowała obiady. A kiedy wychodziła z domu, ubierała się wyjątkowo skromnie, ponieważ za każdym razem, kiedy tylko próbowała włożyć więcej wysiłku w swój wygląd, Ludmiła uważała, że jest zbyt bardzo wystrojona i wygląda wulgarnie. Z tego też powodu Ekaterina, pomimo tego, że była naprawdę ładną dziewczyną, starała się nie podkreślać swoich walorów. Kiedy wtapiała się w tłum, wtedy jej teściowa była bardziej zadowolona. Życie pod jednym dachem z Ludmiłą nie było najłatwiejsze. Jedyne, o czym marzyła Ekaterina, to wyprowadzenie się stamtąd i zamieszkanie tylko z Walterem. Ale to nie było takie łatwe. Jej mąż co prawda miał jakieś oszczędności, ale było ich zbyt mało, aby mogli sobie pozwolić na zakup domu czy mieszkania. Walter jako pracownik portu znajdującego się w Bremerhaven zaczął pracować coraz więcej, aby odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Brał wszystkie możliwe nadgodziny, przez co pracował praktycznie codziennie, również w soboty i niedziele. I w końcu w roku 2017 para miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby zacząć myśleć o wyprowadzce z domu Ludmiły. Szczególnie, że wkrótce ich rodzina miała się powiększyć i fajnie by było, gdyby dziecko przyszło już na świat w ich wspólnym domu. Po tym, jak udało im się kupić dom, trochę skromny, ponieważ Walter nie chciał wydawać na ten cel zbyt dużo pieniędzy, Ekaterina mogła odetchnąć z ulgą. Wreszcie będą sami i będą mogli się skupić na swoim związku. Co prawda mieszkali w tej samej miejscowości co Ludmiła, ale nie żyli już pod jednym dachem, co było dla niej wówczas najważniejsze. Ale z czasem okazało się, że wyprowadzka nie zmieniła zbyt wiele. Ludmiła przychodziła do nich bardzo często, przebywała w ich domu prawie codziennie i podobnie jak wcześniej, ciągle wtrącała się w ich życie. Ekaterina czasami miała wrażenie, że wyszła za mąż za Waltera, jak i Ludmiłę. Kobieta zachowywała się, jakby w trójkę tworzyli jeden związek. Może było to spowodowane tym, że cały czas traktowała swojego syna, jakby był jeszcze dzieckiem, a ona musiała się nim zajmować i podejmować za niego decyzje. Ekaterina uważała tę relację za niezdrową. 28-latka miała szczerą nadzieję na to, że pojawienie się ich dziecka na świecie coś zmieni w tym temacie. I kiedy urodziła się ich córka, faktycznie wiele się zmieniło, głównie w zachowaniu jej męża. Tylko że ta zmiana była na niekorzyść Ekateriny, ponieważ jak tylko ich córka pojawiła się na świecie, zaczął on być bardzo zaborczy. Już wcześniej zauważyła u niego takie zachowanie, ale wtedy tak bardzo jej to nie przeszkadzało. Jednak po narodzinach Wiktorii zachowania te bardzo się nasiliły. Zakazywał jej wiele rzeczy, między innymi nauki jazdy samochodem czy uczenia ich córki języka niemieckiego. Walter chciał, aby Wiktoria mówiła tylko i wyłącznie po rosyjsku. Trudno powiedzieć, skąd taki pomysł, biorąc pod uwagę to, że mieszkali w Niemczech i prędzej czy później dziecko musiałoby się nauczyć tego języka. Walter na tyle próbował kontrolować swoją żonę, że chciał nawet zainstalować w jej telefonie program, dzięki któremu wiedziałby dokładnie, gdzie się ona znajduje. Na szczęście sam nie potrafił tego zrobić, a żadna z osób, które miały taką wiedzę, nie chciała mu pomóc. Niestety na zakazach i kontrolowaniu swojej żony się nie skończyło. Z czasem Walter zaczął również podnosić na nią rękę. Ekaterinie trudno było w nim rozpoznać człowieka, jakim był na początku ich znajomości. W ich związku układało się coraz gorzej, kłótniom nie było końca i ostatecznie pod koniec 2020 roku Ekaterina stwierdziła, że ma już dość takiego traktowania. Nie chciała już dłużej tak żyć, dlatego też postanowiła, że musi się wyprowadzić z ich domu. Tak będzie lepiej dla niej, jak i dla jej córki. Ale tak naprawdę to nie miała dokąd pójść.
Nie miała wokół siebie rodziny, wszyscy pozostali w Sankt Petersburgu i dlatego też jedynym rozwiązaniem było zgłoszenie się do ośrodka, który udzielał pomocy kobietom znajdującym się w takiej sytuacji jak ona. Walter się tego nie spodziewał. W jednej chwili stracił żonę i córkę. Nie mógł dopuścić, żeby tak się stało i szybko odnalazł Ekaterinę i zaczął ją przepraszać i błagać o wybaczenie. Przyznał, że źle się zachowywał, że nie ma pojęcia, dlaczego tak się stało, ale z pewnością to już się więcej nie powtórzy. Nie mógł żyć bez niej i ich córki. Kiedy Ekaterina usłyszała te wszystkie zapewnienia, postanowiła zaryzykować i wrócić do domu. To jednak nie była najlepsza decyzja, ponieważ bardzo szybko okazało się, że zapewnienia Waltera były słowami rzuconymi na wiatr. Nic się w jego zachowaniu nie zmieniło na lepsze. W sumie można by stwierdzić, że było jeszcze gorzej, ponieważ Walter kontrolował wówczas nie tylko swoją żonę, ale również córkę. Był tak w nią zapatrzony, że dziecko musiało przebywać w jego towarzystwie przez cały czas, kiedy był w domu. A to zdarzało się coraz częściej, ponieważ mężczyzna nie pracował więcej niż to było wymagane. Nie brał już żadnych nadgodzin, dzięki czemu mógł spędzać z Wiktorią więcej czasu. Ekaterina już sama nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Zdarzały się chwile, kiedy układało się między nimi stosunkowo dobrze, ale tych sytuacji, kiedy się kłócili, chyba jednak było więcej. Dlatego też zaczęła coraz częściej myśleć o rozwodzie. Miała już dość tej bezustannej kontroli. Nie mogła już nawet sama z dzieckiem polecieć do swojej rodziny do Rosji. Walter musiał być zawsze obok nich, ponieważ ciągle podejrzewał, że Ekaterina nie wróci do Niemiec i może już więcej nie zobaczyć swojej córki albo chociaż mieć utrudniony kontakt z nią. Natomiast kiedy była w Bremerhaven, nie wolno jej było spotykać się ze znajomymi. Najlepiej było, kiedy przebywała cały czas w domu. Jej mąż zabierał jej również dokumenty czy karty bankowe. Tak naprawdę sama nie mogła zrobić nic. Ekaterina już wiedziała, że Walter się nie zmieni. To wszystko trwało już tak długo, a on obiecywał poprawę tyle razy, że mogła być pewna tego, że będzie on już zawsze tak ją traktował. Nie chciała tego ani dla siebie, ani dla swojej córki. Dlatego też w sierpniu 2021 roku po raz drugi się spakowała i udała do ośrodka, w którym była już wcześniej. Była przekonana o tym, że prędzej czy później Walter ją zabije. Musiała walczyć o swoje życie. I kiedy w ośrodku przedstawiła całą swoją sytuację, stwierdzono wtedy, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie jej w ośrodku, a zabranie Wiktorii do domu dziecka. Ale pomimo tego, że to zachowanie Waltera było głównym powodem, dla którego musiały one wyprowadzić się z domu, w dalszym ciągu posiadał on prawa rodzicielskie i nie można było zabrać ich córki do domu dziecka bez jego zgody. A on oczywiście takiej nie wyraził. Nie mógł sobie wyobrazić, żeby jego córeczka miała się znaleźć w domu dziecka. I Wiktoria przez kilka dni w tygodniu przebywała w ośrodku razem z Ekateriną, a kilka dni spędzała razem ze swoim tatą i babcią. Nie trwało to jednak długo, ponieważ po jakimś czasie 32-latka zdecydowała się na powrót do domu. Nie zrobiła jednak tego, aby próbować ratować to małżeństwo. Dobrze wiedziała, że tego już się nie da zrobić. Wróciła do domu, ponieważ tak było dla niej wygodniej, ale od razu po powrocie złożyła pozew o rozwód. To już jest koniec tego małżeństwa, które zaczęło się w tak bajkowy sposób. Ekaterina wiedziała, że uzyskanie rozwodu jest tylko kwestią czasu. Zaczęła się jednak zastanawiać, co będzie, kiedy już nie będą małżeństwem. Póki co mogła mieszkać w domu, który kupił Walter, ale wiedziała, że ostatecznie będzie musiała się z niego wyprowadzić. Czy powinna wówczas pozostać w tym kraju, czy jednak lepiej będzie, jeżeli wróci do swojej rodziny w Rosji. Coraz bardziej była przekonana, że wybierze to drugie. Tęskniła już za swoimi bliskimi i miała wrażenie, że w Rosji będzie jej lepiej. A kiedy tylko Walter dowiedział się o planach swojej żony, jego zachowanie w stosunku do niej jeszcze się pogorszyło. Już mu nie zależało na Ekaterinie, ale nie wyobrażał sobie, że mogłaby mu ona odebrać jego ukochane dziecko. Jeżeli wróci do Rosji, może już nigdy więcej nie zobaczyć Wiktorii. A Ekaterina zaczęła coraz częściej odwiedzać swoją rodzinę, tylko że za każdym razem musiała lecieć tam sama. Walter nie wyrażał zgody na to, aby Wiktoria leciała tam razem z nią. I w trakcie jednej z takich wizyt w Rosji, Ekaterina spotkała się z mężczyzną, którego poznała przez internet.
Nie pochodził on z Sankt Petersburga, a z jednego z miast na Syberii, ale był pilotem, co oznaczało, że często pojawiał się w mieście, z którego kobieta pochodziła. I spotykali się oni jeszcze kilka razy, aż w końcu zostali kochankami. Widywali się za każdym razem, kiedy była w swoim rodzinnym mieście, a kiedy wracała do Niemiec, pisali do siebie codziennie. Ale nadszedł taki dzień, kiedy Ekaterina przestała odpowiadać na wiadomości wysłane przez tego człowieka. Pisał do niej jeszcze 4 lutego 2022 roku. Wymieniali się SMS-ami przez jakiś czas, aż w końcu napisała, że odezwie się do niego, jak położy córkę spać. Tylko, że nigdy więcej się nie odezwała. Jej rodzina, która była z nią w stałym kontakcie, również nie mogła się do niej dodzwonić. Nie otrzymywali od niej też żadnych wiadomości i w końcu zaczęli się tą sytuacją niepokoić. Próbowali dzwonić do Waltera, ale on również nie odbierał telefonu. Nie mogli zrozumieć, co się wydarzyło. I dopiero 6 lutego mąż Ekateryny odebrał telefon od swoich teściów. To, co od niego usłyszeli, zaniepokoiło ich, ponieważ okazało się, że Walter sam nie wiedział, gdzie znajdowała się jego żona. Ostatni raz widział ją 4 lutego, czyli 2 dni wcześniej. Dzień później już jej w domu nie było. Walter myślał wtedy, że pewnie po raz kolejny odeszła od niego i udała się do ośrodka, w którym przebywała wcześniej. Zauważył, że w domu brakuje jednej walizki oraz że z jego zaoszczędzonych pieniędzy zniknęło 13 tysięcy euro. Ale rodzice Ekateryny dowiedzieli się, że tym razem nie zabrała ona ze sobą córki, co było dla nich powodem do niepokoju. Zdawali sobie sprawę z tego, że Wiktoria była dla niej najważniejsza i nigdy nie zostawiłaby jej. Uważali, że coś jej się musiało stać, dlatego też zaczęli nalegać na to, aby Walter zgłosił wszystko na policję. I 6 lutego zaginięcie 32-latki zostało zgłoszone odpowiednim władzom. Kiedy informacja o jej zaginięciu rozniosła się po całym Bremerhaven, wielu mieszkańców tego miasta chciało pomóc w poszukiwaniach. Większość z nich nawet nie znała Ekateryny, ale ta sprawa dotknęła ich na tyle, że postanowili pomóc. Bez względu na brzydką zimową pogodę, 400 wolontariuszy wraz z policjantami przeszukiwało miasto i okolice. Ale nigdzie nie było żadnych śladów Ekateryny. Po prostu zniknęła i nigdzie nie można było jej odnaleźć. Ludzie, którzy ją znali, jak również ci, dla których była kompletnie obcą osobą, przeczesywali pobliskie pola i lasy w poszukiwaniu młodej matki. Ale wszyscy zwrócili uwagę na to, że nie było wśród nich człowieka, który powinien być najbardziej zainteresowany odnalezieniem Ekateryny, czyli jej męża. Nie przejmował się zbytnio tym, że nie wiadomo, gdzie ona jest i co się z nią stało. To nie był pierwszy raz, kiedy spakowała walizkę i wyprowadziła się od niego. Walter uważał, że prędzej czy później się odnajdzie. I w tym czasie, kiedy policjanci, korzystając z pomocy psów tropiących czy helikopterów oraz mieszkańcy Bremerhaven, próbowali odnaleźć jego żonę, on zajmował się remontem domu. Kiedy krótko po zaginięciu Ekateryny policjanci przyszli do jego domu, aby sprawdzić, czy nie ma tam żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że doszło tam do jakiejś zbrodni, Walter właśnie kończył malowanie podłogi w salonie. W pokoju tym wymienił również sofę na nową. Wszystko to raczej nie stawiało go w najlepszym świetle. Tym bardziej, że śledczy ustalili również, że mniej więcej w tym czasie, kiedy zaginęła Ekaterina, jej mąż kupił większą ilość środków czyszczących. Czy mógł to być tylko zbieg okoliczności, czy może Walter miał coś do ukrycia? Sprawdzono cały dom, jednak nie znaleziono tam nic niepokojącego. Sprowadzono również psa tropiącego. Być może on natrafi na coś, co policjanci mogli przeoczyć, ale także bez żadnych efektów. Niby trochę intensywniej reagował, kiedy sprawdzał garaż, ale nie dawał sygnału, który powinien dać, gdyby znalazł coś, na co powinni zwrócić uwagę. I jedynymi rzeczami, jakie tamtego dnia zabezpieczono jako dowody w sprawie, był nóż oraz paralizator, które znaleziono w samochodzie Waltera. Policjanci przeczuwali, że mężczyzna wie więcej, niż im przekazał, ale póki co nie mieli żadnych dowodów na to, że mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem swojej żony. Na szczęście dom Ekateryny i Waltera był wyposażony w kamery, co mogłoby pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu tego, co się stało z 32-latką. Może na nagraniach zauważą, kiedy i o której godzinie opuściła dom, a co najważniejsze, czy była wówczas sama, czy w towarzystwie innej osoby.
tylko że akurat nagrania z tego dnia w dziwny sposób zniknęły. Walter nie potrafił wytłumaczyć, jak to się mogło stać, a śledczy coraz bardziej byli przekonani, że to on jest odpowiedzialny za zniknięcie Ekateryny, a być może nawet za jej śmierć. Poszukiwania 32-latki trwały prawie miesiąc. Nigdzie nie znaleziono ani jej, ani nic, co mogłoby policjantów naprowadzić na jej trop. Aż do 1 marca, kiedy to jeden z mieszkańców Bremerhaven dokonał przerażającego odkrycia. Spacerując wzdłuż rzeki Wesery, zauważył leżącą na brzegu walizkę. Zaciekawiło go, co może znajdować się w środku, dlatego też natychmiast ją otworzył. Nie od razu wiedział, co tam było, ponieważ znajdowało się tam kilka niebieskich worków na śmieci, ale kiedy zajrzał do jednego z nich, zrozumiał, co było zapakowane do tej walizki. Było to ciało kobiety, tylko że nie było ono całe, a tylko niektóre fragmenty. Po kilku tygodniach poszukiwań odnaleziono Ekaterinę, z tym, że wszyscy, którzy brali udział w tych poszukiwaniach, jak również jej rodzina, raczej liczyli na inne zakończenie. Rozpoczęto śledztwo w sprawie zamordowanej 32-latki. Oczywiście od samego początku podejrzewano męża kobiety, szczególnie, że wiadomo już było, że w przeszłości miała ona problem z Walterem i skarżyła się na to, w jaki sposób była przez niego traktowana. Dwukrotnie od niego odchodziła i za każdym razem powodem było jego zachowanie. Być może tym razem mężczyzna posunął się jeszcze dalej i zabił swoją żonę. Po raz kolejny policjanci pojawili się w domu Waltera, jednak tym razem sprawdzali wszystko dużo dokładniej niż za pierwszym razem, co poskutkowało tym, że znaleziono zdecydowanie więcej niż w trakcie pierwszego przeszukiwania. Zabezpieczono tam środek nasenny, który znajdował się również w organizmie Ekateryny, jak również kluczyk do walizki, w której kobieta była znaleziona. W domu Waltera znajdowało się sporo środków czyszczących, łącznie z wybielaczem, jak również rękawiczki, taśma klejąca, czy dość duży zapas worków na śmieci. Za to policjantom nie udało się odnaleźć ubrań i przedmiotów osobistych należących do Ekateryny. Wyglądało to tak, jakby Walter zdążył już wszystko posprzątać i pozbył się rzeczy, które do niej należały. Jedyna rzecz, jaka była własnością 32-latki i jaką udało się odnaleźć, była jej kurtka, z tym, że nie znajdowała się ona w domu Waltera, ale w koszu na śmieci niedaleko miejsca pracy jego mamy. Wszystko to oraz wcześniejsze zachowanie mężczyzny doprowadziło do jego aresztowania. Sekcja zwłok Ekateryny oraz poprzednie ustalenia śledczych pozwoliły na określenie tego, jak mogły wyglądać ostatnie chwile jej życia. 4 lutego, który był ostatnim dniem, kiedy kontaktowała się z kimkolwiek, była ona widziana w godzinach popołudniowych, kiedy wyszła na spacer. Zgodnie z tym, co przekazał wcześniej Walter, po jej powrocie ze spaceru zajęła się ona szykowaniem obiadu, do którego wypili butelkę wina. W sumie to większość z tej butelki wypił Walter, jego żona zadowoliła się jednym kieliszkiem. Kiedy przeprowadzono sekcję zwłok, badając zawartość żołądka 32-latki, można było stwierdzić, że została ona zabita 2 godziny po tej kolacji. Ustalono również, w jaki sposób odebrano jej życie. Jej kość gnykowa była złamana, co pozwoliło sądzić, że została ona uduszona. Proces w tej sprawie rozpoczął się 26 sierpnia 2022 roku. Dostarczono wówczas więcej dowodów, które miały obciążać Waltera. W czasie przeszukiwania jego domu po raz drugi skupiono się bardziej na jego garażu, gdzie w czasie pierwszego przeszukiwania pies tropiący zaczął zachowywać się nerwowo. I udało się ustalić, że pomimo tego, że Walter starał się posprzątać dokładnie ten garaż, w dalszym ciągu znajdowały się tam ślady krwi. Znaleziono je w kilku miejscach, na ścianach, podłodze czy schodach prowadzących do garażu. Po przeprowadzonych badaniach można było potwierdzić, że była to krew należąca do Ekateryny. Również w samochodzie należącym do Waltera znaleziono kolejne ślady krwi, pomimo tego, że mężczyzna jakiś czas wcześniej udał się na myjnię samochodową, gdzie siedzenia i bagażnik zostały bardzo dokładnie wyczyszczone. To jednak nie zapobiegło odnalezieniu śladów krwi w bagażniku samochodu. Kolejny dowód przeciwko Walterowi jest czymś, co powtarza się bardzo często w sprawach o morderstwo. Podobnie jak wiele innych osób, które odebrały komuś życie, również Walter szukał odpowiedzi na swoje pytania w internecie.
próbował rozwiać swoje wątpliwości na wiele tematów i od grudnia 2021 roku do momentu, kiedy został aresztowany, na swoim laptopie wyszukiwał około 400 haseł, które były powiązane z tym zabójstwem. Chciał się dowiedzieć m.in. jak uniknąć kary za zabicie człowieka, jakim kwasem rozpuścić mięso i ile potrzeba tego kwasu, aby napełnić wannę. Próbował również dowiedzieć się, czy jeżeli ciało nie zostanie odnalezione, to czy wówczas może zostać skazany. Wszystkie te zagadnienia wyszukiwał na swoim komputerze, tak jakby nie mógł się domyślić, że w momencie, kiedy dojdzie do zaginięcia Ekateryny, on będzie głównym podejrzanym i jego komputer z pewnością zostanie sprawdzony. Warto też zauważyć, że pierwsze wyszukiwania na ten temat pojawiły się już w grudniu, czyli 2 miesiące przed śmiercią kobiety, co oznaczało, że Walter już od jakiegoś czasu myślał o odebraniu jej życia. W trakcie procesu mężczyzna nie przyznawał się do zabicia swojej żony. Cały czas odgrywał pogrążonego w żałobie wdowca, który znajdował się w szoku po śmierci Ekateryny. Nie był w stanie nawet słuchać zeznań innych osób. Sprawiał wrażenie, że jest to dla niego zbyt trudne. Ale wszystkie zebrane dowody wskazywały właśnie na niego, nawet ślady na ciele Ekateryny, które miały świadczyć o tym, że sprawca użył w stosunku do niej paralizatora. A chciałam przypomnieć, że właśnie paralizator został odnaleziony w samochodzie Waltera. Jednak pomimo tego, że wszyscy sądzili, że rozwiązanie tej sprawy jest oczywiste, na sali sądowej wydarzyło się coś, co sprawiło, że już nikt nie był tego całkiem pewien. Albowiem w trakcie swoich zeznań Ludmiła, matka Waltera, przyznała, że to nie jej syn odebrał życie Ekaterynie, a ona sama. Tamtego wieczora, 4 lutego, miała się pojawić w domu swojego syna, aby zaopiekować się wnuczką. Kiedy weszła do środka, zauważyła synową śpiącą na sofie i kiedy chciała ją obudzić, 32-latka zerwała się ze sofy i uderzyła Ludmiłę w twarz. Między kobietami doszło do szarpaniny, w trakcie której Ludmiła chwyciła Ekaterynę za szyję i zacisnęła ręce. Jej syn nie miał kompletnie nic wspólnego ze śmiercią jego żony. Ale pomimo tego, że wszyscy na sali sądowej byli zaskoczeni oświadczeniem Ludmiły, nikt tak naprawdę nie uwierzył w jej słowa. Wiadomo było, że Walter był dla niej najważniejszy i że byłaby w stanie zrobić dla niego wszystko. Tym bardziej, że w listach, jakie pisał do swojej matki, będąc w więzieniu, nieraz błagał ją o to, by coś zrobiła. Aby wymyśliła coś, co pozwoli mu opuścić mury więzienia. I to najprawdopodobniej w ten sposób Ludmiła próbowała ratować swojego syna. Nie chciała, aby resztę życia spędził w więzieniu, wolała odbyć tę karę za niego. Ale ponieważ nikt nie uwierzył w jej słowa, Ludmiła po zakończeniu rozprawy wróciła do domu. Jednak nie byłaby sobą, gdyby nie próbowała walczyć do końca. Napisała list skierowany do sądu, w którym ponownie przyznała się do wszystkiego, jednak tym razem podając dużo więcej szczegółów dotyczących tej zbrodni. Powiedziała dokładnie, w jaki sposób zabiła Ekaterynę, co zrobiła z jej ciałem już po śmierci, a co najważniejsze, była w stanie wskazać, gdzie znajdują się brakujące części ciała, które nie zmieściły się w walizce. I kiedy przekazała, gdzie należy ich szukać, dokładnie tam znaleziono brakujące fragmenty. Czy to naprawdę Ludmiła mogła zabić swoją synową? Przyznała ona w sądzie, że nienawidziła Ekateryny. Uważała, że była złą żoną dla jej syna i że nie powinni oni być razem. Według niej 32-latka była niestabilna emocjonalnie i z tego też powodu Ludmiła obawiała się, że pewnego dnia to ona może zabić jej syna. Dlatego też postanowiła odebrać jej życie, zanim ona wyrządzi krzywdę Walterowi. Ale pomimo tego, że to, co mówiła Ludmiła, pokrywało się z wcześniejszymi ustaleniami śledczych i dobrze wiedziała też, gdzie należy szukać zaginionych fragmentów ciała, to nie ona zabiła Ekaterynę w czasie, kiedy jej syn spał. Potwierdzeniem tego był krokomierz zainstalowany w telefonie kobiety. Według niego Ludmiła pokonała tamtego dnia około 200 metrów, co było zbyt małą odległością, aby znaleźć się w miejscu, gdzie odnaleziono ciało jej synowej. Lokalizacja jej telefonu potwierdziła jednak, że tamtego wieczoru była ona w domu Waltera, ale nie mogło być tak, jak zeznawała, że w czasie, kiedy spał, zabiła jego żonę i to, co się później stało z jej ciałem, zrobiła samodzielnie. Ludmiła pojawiła się tam po północy, a wtedy, według tego, co ustalił patolog, jej synowa już nie żyła.
Kobieta najprawdopodobniej pomagała swojemu synowi w zacieraniu śladów i sprzątaniu mieszkania. Proces w tej sprawie trwał dość długo, ponieważ wyrok zapadł dopiero w maju tego roku. Walter został uznany winnym zabicia swojej żony i został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością wcześniejszego zwolnienia warunkowego po 15 latach. Ludmiła, pomimo tego, że podejrzewano, że wiedziała o tym, co się stało z Ekateriną i najpewniej pomagała Walterowi w zacieraniu śladów, nie została za to skazana. Wiem, że często interesuje Was, co się stało z dzieckiem, kiedy pozostało bez rodziców. Wiktoria trafiła do rodziny zastępczej i zmieniono jej imię i nazwisko, aby nigdy w przyszłości nie mogła wyszukać informacji o swoich rodzicach. Mama Ekateriny przez długi czas starała się o to, by mogła zostać jej opiekunem prawnym, ale nie pozwolono jej na to. Zaraz po śmierci swojej córki mogła się jeszcze kontaktować z Wiktorią, ale po tym, jak znalazła się ona w rodzinie zastępczej, zabroniono jej spotykania się z wnuczką, a nawet dzwonienia do niej. Przez to, co zrobił Walter, straciła nie tylko córkę, ale i wnuczkę. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.